No dzień dobry, moje kochane byki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 28 października do 3 listopada 2024 roku. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi. Bierzcie to, co dla Was, resztę zostawcie. No i pamiętajcie, że jest jeszcze coś takiego jak ascendent, księżyc czy znak wenusowy, który zawsze warto sprawdzić. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem. Jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, z którymi warto się zapoznać, szczególnie gdy jesteście tutaj pierwszy raz. I moje drogie byczki, pamiętajcie o łapeczkach w górę, pamiętajcie o komentarzach, subskrypcje, udostępnienia są również bardzo, ale to bardzo mile widziane, więc z góry Wam dziękuję za Wasze wsparcie, dziękuję, że jesteście. I już nie przedłużam, lecimy z Waszym czytaniem. Co się będzie działo wewnątrz Was w nadchodzącym tygodniu? A co może przyjść niespodziewanego z zewnątrz? Co w miłości dla osób, które są w związkach, w relacjach? A co dla moich singli? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada bądź przekaz dodatkowy. Ok, zobaczmy sobie przekaz z księżycologii dla Was. Zobaczmy. Nie śpiesz się, zrób głęboki wydech. Ekstra. Dobra, talia dopowiadająca jest i zaczynamy. Co się będzie działo wewnątrz Was? Rycerz kielichów. No właśnie, to jest ten głęboki wdech i głęboki wydech. Rycerz kielichów jest naszym romantykiem tarotowym. To jest rycerz, który idzie właśnie za głosem serca, który podąża za emocjami, który jest bardzo w ogóle emocjonalny. Więc kochani, możecie trochę bujać w obłokach, możecie patrzeć na świat przez różowe okulary trochę w przyszłym tygodniu, ale też możecie się zakochać. Możecie wpaść na jakiś świetny pomysł, który właśnie, do którego wasze serce mocniej zabije i będziecie chcieli zrealizować właśnie ten pomysł. Rycerz kielichów kieruje się głosem serca, więc tutaj to serce będzie Was prowadzić w przyszłym tygodniu. Zobaczmy tego rycerza. Paś mieczy. Jakieś zainteresowanie. Dwójka pentakli. I dziewiątka kielichów. Kochani, wygląda mi na to, że tutaj czymś się możecie zainteresować, albo kimś się możecie zainteresować. Mamy rycerza buław, mamy gwiazdę, mamy też siódemkę buław i mamy asa buław. Okej, razem tworzy ósemkę buław. Nieźle. Wygląda mi na to, że jest na horyzoncie jakieś marzenie, jakieś spełnienie marzeń dla Was, albo coś potencjalnie widzicie jako spełnienie marzeń. To może być osoba, to może być sytuacja, to może być jakieś zadanie, to może być jakiś wyjazd, wycieczka, to może być inwestycja, cokolwiek to jest, kochani. Widzicie to pod kątem wow, to jest to, czego pragnę. To jest to, o czym zawsze marzyłem. I tutaj wygląda mi na to, że będziecie kombinować w przyszłym tygodniu, jak to zrobić, żeby to osiągnąć. Co mogę jeszcze tutaj zrobić? Jak mogę zagadać? Jak mogę się rozwinąć? Jak mogę do tego dojść? Dużo będzie tutaj takiej inwestycji właśnie w rozwój i właśnie, żeby podążać za tym głosem serca. Dużo będzie takich różnych możliwości, próbowania różnych rzeczy, żeby osiągnąć tą dziewiątkę kielichów. Tak jak mówię, dużo też Was takiej odwagi do działania, żeby spełnić jakieś marzenie. I czuję, kochani, że początkowe blokady po prostu puszczą, bo to jest coś, co faktycznie sprawia, że będziecie chcieli pójść naprzód. I ta siódemka z tym asem buław tworzą ósemkę buław, czyli przyspieszenie sytuacji. Może chodzić o Wasz rozwój osobisty, może chodzi o naprawę jakiejś relacji, może chodzić o poznanie kogoś, o jakąś miłość. Jedno jest pewne, coś będziecie widzieć jako takie wow, to jest to, czego pragnę. I będziecie robić wszystko, żeby do tego dążyć. Tylko tak jak mówię, na spokojnie, nie śpieszcie się, nie? Okej, co z zewnątrz, zobaczmy. Z zewnątrz mamy arcykapłana, kochani, dla części z Was to może być kwestia faktycznie edukacji, jakiegoś rozwoju, jakiegoś wzrostu. To może być jakiś kurs, to może być szkolenie, to mogą być studia, to może być jakaś inspirująca książka. To jest coś, co jest dla Was w jakiś sposób szansą na wzrost. Dla części z Was, kochani, arcykapłan może mówić o jakiejś takiej inwestycji w siebie, w sensie jakiś taki samorozwój, może jakąś psychoterapię, takie rzeczy tutaj, wsparcie od kogoś. Arcykapłan, kochani, też jest kartą małżeństwa, więc może chodzić o kogoś, kogo potencjalnie widzicie w energii małżeństwa, albo może chodzić właśnie tutaj o Wasze małżeństwo. Arcykapłan też może mówić, kochani, że czekają Was jakieś święta kościelne, jakieś wesela, śluby, nie wiem, rocznice, co tam jeszcze w kościele, chrzciny, jakieś bierzmowania, no komunia to chyba nie o tej porze roku, no ale kochani, no właśnie, mamy wszystkich świętych, więc może też chodzić właśnie o jakieś uroczystości kościelne związane właśnie z tym świętem. Zobaczmy tego arcykapłana. O, dwie karty nam wyszły. Co wyszło? Dziesiątka kielichów i dziesiątka buław. Okej.
I ósemka buław. Wiecie co, kochani, mi się pokazuje tutaj sytuacja, w której macie szansę zakończyć właśnie jakieś trudności i pójść naprzód. Na jakimkolwiek poziomie. Bardzo mi się pokazuje ta dziesiątka kielichów, czyli może chodzić o sprawy rodzinne, o sprawy miłosne albo o sprawy małżeńskie. Coś tam jest takiego ciężkiego, przeciążającego, ale z drugiej strony dziesiątka buław mówi, że idzie jakieś zakończenie właśnie jakichś trudności, zakończenie jakichś zmagań i szansa właśnie na pójście naprzód. Mamy księżyc, mamy czwórkę kielichów i mamy rycerza mieczy. Macie szansę coś dostrzec ważnego, co możecie zrobić, żeby poprawić jakąś sytuację. Dla części z Was tym marzeniem właśnie jest i żyj długo i szczęśliwie. Może właśnie to jest kwestia naprawy relacji z partnerem, z partnerką. Może to jest kwestia naprawy relacji z rodzicami, żeby osiągnąć właśnie dobrą komunikację i pójść naprzód. Dla części z Was, kochani, może to być szansa właśnie na jakiś szczęśliwy związek, ale żeby to zrobić, może trzeba zakończyć jakieś swoje zmagania z przeszłości, jakieś lęki, powalczyć właśnie tutaj z lękami, z obawami. Albo po prostu otworzyć się na komunikację. Jedno jest pewne, będą podjęte jakieś działania, które będą miały na celu zerwanie jakiejś iluzji, pokazanie Wam innych możliwości, innych szans i tutaj wygląda na to, że Wy będziecie tym bardzo, bardzo zainteresowani z tym rycerzem mieczy. Gotowi, żeby właśnie ruszyć właśnie w jakąś nową drogę, koło fortuny i zaryzykować jakąś zmianę, jakąś szansę na polepszenie Waszej sytuacji. No i właśnie być może właśnie tutaj na to spełnienie. Część z Was może też myśleć o jakiejś podróży, o jakimś wyjeździe też mi się pokazuje, ale zastanawiacie się może, jak to pogodzić właśnie z rodziną, z bliskimi. Tutaj też będą jakieś rozwiązania, kochani. Coś się przed Wami pokaże, mam wrażenie. Coś się przed Wami ujawni. Jakaś nowa droga, jakaś mądrość, jakieś takie wyższe prowadzenie. Okej, okay, co w związkach? Zobaczmy. A w związkach mamy króla dyni, czyli króla pentakli. Bardzo fajnie. Czyli stabilizacja, poczucie bezpieczeństwa, tworzenie rodziny, tworzenie wspólnej przyszłości. Dla części z Was mogą to być jakieś inwestycje finansowe w Waszą przyszłość. Dla części z Was właśnie planowanie małżeństwa, ślubu. Dla części z Was powiększenie rodziny. Dużo opiekuńczości ze strony króla pentakli. Dużo takiego planowania właśnie wspólnych jakichś takich działań. Inwestycje finansowe też właśnie w dom, w Waszą przyszłość Waszych dzieci. Bardzo fajna energia. Księżyc. Piątka pentakli. I wisielec. Okej. Okay. No i mamy znowu tutaj czwórkę pentakli. Mamy śmierć i mamy asa mieczy. Kochani, jeżeli w jakiś sposób właśnie w Waszym związku działo się niedobrze i może zastanawialiście się, czy ten partner jest odpowiedni, czy on nieodpowiedni, czy dawać temu dalej szansę, czy to jest ktoś, z kim spędzę przyszłość. Może tutaj nie dostrzegaliście czegoś. I tutaj widzę, że będziecie mieli szansę spojrzeć na swojego partnera, partnerkę zupełnie z innej perspektywy. Jakieś braki miną, jakieś iluzje, jakieś takie ograniczenia miną. Coś się zmieni. Będzie jakaś iluminacja, jakaś prawda, która przyniesie Wam taką odpowiedź, że warto dalej w to inwestować, że to jest ktoś, z kim warto wejść w kolejny etap, być może założyć rodzinę, być może powiększyć rodzinę, być może właśnie jakąś inwestycję tutaj zaciągnąć. Coś przyniesie Wam taką informację, iluminację dotyczącą tego, że Wasz partner to jest Wasz partner na przyszłość, że to jest ktoś stabilny, z kim można budować swoją przyszłość. No i tak samo w świeżych związkach, tak? Możecie się zastanawiać, czy to jest właściwa osoba, czy niewłaściwa osoba. To samo, kochani. Wydarzy się coś ważnego, dzięki czemu będziecie mieli szansę spojrzeć właśnie na tą sytuację zupełnie z innej perspektywy. Mam wrażenie, że trochę wydarzy się coś, co wywróci Wasz świat do góry nogami. Dla części z Was, jeżeli były jakieś problemy finansowe odnośnie właśnie przyszłości i blokowało Was to przed jakąś ważną inwestycją w przyszłość, pojawi się jakieś rozwiązanie, może pojawią się jakieś nowe możliwości finansowe, może pojawi się jakaś podwyżka, która albo znalezienie pracy, które pozwoli Wam właśnie na jakąś taką inwestycję, choćby finansową, w dom, w mieszkanie, czy właśnie w jakąś wspólną przyszłość. Okej, single. Wy macie tutaj piątkę kielichów, tęsknicie za kimś, kochani, są jakieś smutki, są jakieś żale tutaj. Może być tęsknota za przeszłością, może być żałowanie jakichś podjętych decyzji, ale piątka kielichów czasami mi wskazuje, że ktoś z przeszłości może powrócić do Waszego życia. Zobaczmy tą piątkę kielichów. Czwórka mieczy, no właśnie. I szóstka pentakli. No i ósemka kielichów. No zdecydowanie, kochani, ktoś powróci.
Wiem, że część z Was nie chce tego słyszeć, ale niestety tak to wygląda, że tutaj może powrócić ktoś z przeszłości, za kim tęsknicie i pojawi się szansa na jakieś takie uleczenie tej relacji. Początkowo, tak jak mówię, może być jakaś blokada z Waszej strony, ale może być tutaj też kwestia, że spojrzycie na to zupełnie z innej perspektywy. Może być szansa, że dostrzeżecie coś ważnego właśnie w tej sytuacji, czego nie widzieliście wcześniej. Może być też taka kwestia, że uda Wam się coś wyjaśnić, coś uleczyć, dzięki czemu będziecie mieli szansę, żeby rozpocząć właśnie tutaj nowy rozdział dla siebie. Jeżeli, kochani, nie chcecie żadnych eksów i tak dalej, to jest Wasza energia, że pojawi się jakaś szansa, żeby pójść naprzód. Może to być właśnie jakaś propozycja randki, ale może to być też właśnie coś, co złapiecie jakoś kurczowo, tak? Co pozwoli Wam zostawić jakiś żal za sobą. Myślę, że to jest kwestia jakiejś takiej inwestycji w siebie, takiego rozwoju szeroko pojętego. No ale na spodzie mamy tych kochanków, więc to też może być kwestia właśnie pojawienia się jakiejś nowej osoby, która pomoże Wam zostawić właśnie jakieś smutki, żale z przeszłości i ostatecznie zostawić jakiś rozdział i pójść naprzód w kierunku czegoś nowego. Dobra, rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. Mamy arcykapłankę. Kochani, arcykapłanka może mówić, że są tu jakieś tajemnice, jakieś sekrety. Może coś wyjdzie na jaw. Może być też taka sytuacja, kochani, że Wy będziecie bardziej tajemniczy i nie będziecie koniecznie chcieli tu się zwierzać innym osobom i mówić o swoich jakichś tam sprawach prywatnych. Zobaczmy tą arcykapłankę. Podążajcie za głosem intuicji, to jest tutaj ważne. Może jakaś właśnie intuicyjna osoba tutaj też będzie ważna dla Was w nadchodzącym tygodniu. A, czwórka mieczy, okej. Nie czwórka mieczy, czwórka kielichów. Królowa buław. I głupiec, kochankowie, król buław i ósemka mieczy. Kochani, tutaj ktoś może mieć ukryty romans jakiś i Wam tego niekoniecznie mówić. Może Wy tutaj będziecie ukrywać jakiś romans przed bliskimi, przed przyjaciółmi. Na przykład nie będziecie chcieli się przyznać, że tutaj kogoś poznaliście. Może właśnie jakieś sprawy takie związkowo-romansowe bardzo mi się pokazują, bo jest król i królowa buław i mamy kochanków. Może być tak, kochani, że dla części z Was ktoś z Waszych przyjaciół tutaj się Was podkochuje i będzie chciał spróbować z Wami rozpocząć właśnie jakiś taki tajemniczy romans. Ale może być też tak, kochani, że to może być ktoś z przyjaciół, kto ukrywa coś takiego, bo boi się przyznać, boi się właśnie coś wyjaśnić, boi się, jak zostanie oceniony w jakiś sposób. Nie wiem, o co tutaj chodzi. Może być tak, kochani, że ta osoba jest po prostu w jakimś stałym związku, dlatego romansuje i tutaj ma jakąś tajemnicę. Czuję, że jakieś tajemnice też wyjdą na jaw w tym tygodniu i coś tu może Was zaskoczyć nieźle a propos pewnych osób właśnie z waszego otoczenia, ale to będą takie prawdy, takie, że po prostu tego nie dostrzegliście. Myślę, że tutaj nie ma jakiejś oceny, nie ma jakiejś krytyki, nie ma jakiejś takiej, wiecie, ingerencji w osób, czyli możecie tutaj troszeczkę się ewentualnie martwić o te osoby, czy sobie poradzą, czy to jest właściwa decyzja, ale wiecie, to jest ich życie, tak? Więc tutaj nic Wam tak naprawdę do tego, możecie jedynie posłużyć dobrą radą, jeżeli zostaniecie poproszeni o dobrą radę. No a tutaj może być też taka informacja, jeżeli Wy ukrywacie tu jakiś tajemniczy romans przed bliskimi, on może wyjść na jaw w tym tygodniu. Więc tak to bym powiedziała, jakiś romans, współpraca, jakąś przyjaźń. Coś w tym stylu. Dobra, praca i finanse. Co tutaj? Kochani, ósemka mieczy. Możecie mieć jakiś problem, który jest trudny do rozwiązania. W jakiś sposób możecie poczuć się ograniczeni w tym tygodniu przez jakąś sytuację. Czuję, że kochani, tutaj będzie kwestia jakiegoś rozwiązania, bo w Waszej głównej energetyce jest właśnie to pójście za głosem serca i takie dążenie do poznania czegoś rozwiązania, ale może właśnie obecnie nawet znajdujecie się właśnie w jakiejś trudnej sytuacji, że nie potraficie dostrzec jakiegoś wyjścia. No właśnie, nie śpieszcie się, zróbcie głęboki wydech, wdech, wydech, na spokojnie, bo czuję, że coś tutaj się ujawni dla Was, co pomoże Wam rozwiązać tą sytuację i znaleźć odpowiednie właśnie rozwiązanie. No tak, królowa mieczy, oczywiście, że tak. Siła, pięknie. No i trójka pentakli. Wiecie co? Pojawia mi się po prostu jakaś mądra osoba. Dla części z Was może to być kwestia zasięgnięcia jakiejś porady jakiegoś kolegi, koleżanki z pracy, z kim współpracujecie, z kim wiecie, że tutaj jest dobra współpraca i możecie liczyć tutaj na pomoc od tej osoby. No i tu jest ważne, żeby się właśnie nie blokować, tylko faktycznie otworzyć się tutaj na jakąś edukację, nauczanie się czegoś i otwarcie się po prostu na tą pomoc. Dla części z Was tutaj może być też kwestia zasięgnięcia opinii jakiegoś doradcy, czy coś w tym stylu, więc wygląda mi na to, kochani, że tutaj solowo możecie sobie z tym w jakiś sposób nie poradzić, że tutaj faktycznie trzeba będzie zasięgnąć opinii kogoś, albo poprosić kogoś o pomoc, o wsparcie, żeby przepchnąć jakiś projekt, żeby poradzić sobie z jakimś wyzwaniem, z jakąś trudnością. Przy okazji, tak jak mówię, będziecie mieli szansę tutaj nauczyć się czegoś ważnego, no ale wraz z tym pojawi się właśnie tutaj czy szansa na jakąś współpracę, czy kwestia właśnie rozwiązań, czy jakichś nowych pomysłów, które pomogą Wam tutaj rozwiązać tą sytuację w najlepszy możliwy sposób
dla siebie. Także nie bójcie się tutaj prosić o pomoc, nie blokujcie się na to, bo to będzie ważne, żeby, że tak powiem, pójść naprzód. Rada bądź przekaz dodatkowy. Czwórka mieczy. Kochani, pamiętajcie o odpoczynku. Czwórka mieczy mówi, to jest dobry czas właśnie na odpoczynek, na regenerację. Wysypiaj się, zwróć uwagę właśnie na jakość swojego snu. To jest dobry czas też na taką medytację, uleczenie, skupienie się być może właśnie na zdrowiu swoim. Zobaczmy tą czwórkę mieczy. Siódemka kielichów. Szóstka kielichów. I rycerz kielichów. Kochani, jeżeli pojawi się szansa, żeby odwiedzić rodzinę w tym najbliższym czasie i dzięki temu właśnie odpocząć albo naprawić jakąś relację, zregenerować jakąś relację, zdecydowanie jest to dobry czas. Napiszcie do kogoś, odezwijcie się do kogoś, przyjmijcie czyjąś propozycję, bo dzięki temu będziecie mieli szansę właśnie tutaj czy dowiedzieć się jakichś fajnych rzeczy, czy właśnie uzdrowić coś, co wymaga uzdrowienia, czy po prostu wy będziecie mieli szansę miło spędzić czas i po prostu właśnie odpocząć. No ale tutaj ten as mieczy mi się pojawia, więc kwestia jakiejś inspiracji, ważnych wiadomości, jakichś takich, wiecie, rzeczy, które mogą tutaj do Was przyjść nagle i niespodziewanie. Dobra, kochani, na koniec pytania i odpowiedzi. Jeżeli macie jakieś pytanie bądź pytania, wybierzcie sobie 1, 2 lub 3, a ja już losuję Wam odpowiedzi na te pytania. 1, 2, no i 3. Dobra, mamy to. Odpowiedź numer 1 brzmi: pokojowe rozwiązanie. Odpowiedź numer 2 brzmi: nie ma powodu do zmartwień. O, i super. Odpowiedź numer 3 brzmi: mało prawdopodobne. Okej. Dobra, kochani, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie. Wszystkiego dobrego, powodzenia, dbajcie o siebie. No i cóż, mogę powiedzieć, życzę Wam udanego tygodnia. Do zobaczenia, buziaki. Pa, pa.